Doktor Norbert Krajczy dementuje pogłoski o zagrożeniu radiacyjnym. Czy w związku z awarią największej elektrowni atomowej w Europie jest się czego obawiać? Z Zaporoża nie dochodzą żadne niepokojące informacje dla naszego zdrowia, jednak w internecie możemy przeczytać m.in. o prawdopodobnym rozległym skażeniu. Uspokajamy jednak, Państwowa Agencja Atomistyki poinformowała dzisiaj na swojej stronie internetowej, że brak jest jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak i poza nią, a tym bardziej dla mieszkańców Polski, ponieważ nie było to zdarzenie radiacyjne. Także lokalnie dementuje się doniesienia o rzekomym niebezpieczeństwie i radioaktywnej chmurze, która miałaby na Dnesę dotrzeć w sobotę. A ja z kolei ze swojej strony, no, ponieważ mam takie możliwości, rozmawiałem z panem marszałkiem Korkiem, rozmawiałem ze sztabem kryzysowym pana wojewody, rozmawiałem z wojewódzkim sanepidem w Opolu, gdzie jest tak zwany dział ochrony radiologicznej i nikt nie potwierdza czegoś takiego, żeby mogło być zagrożenie o jakimś nadejściu chmury nad Nysą nawet w jakimś tam czasie rzekomo, który ma być. Także nie wiem, po co, na co ktoś dezinformuje, chociaż w sumie myślę, że w tej chwili jest hasło, żeby zdobyć płyn Lugola. To jest fosfor, który jest sporządzany z jodyny. Rzekomo zabrakło się we wszystkich aptekach, nie tylko w Nysie, prawdopodobnie już w całym Dolnośląskim, łącznie z Wrocławiem. Natomiast myślę, że istotne jest to, żeby, no jeżeli coś ma rzekomo być, a nie będzie, ale coś ma być, no to żeby raczej przede wszystkim dzieci i kobiety w ciąży, no nie wychodzili powiedzmy tego wieczora, tej nocy na zewnątrz, no bo to ta chmura dość jest. Myślę, że przez nasze szczelne okna nie przejdzie. Awaria nastąpiła najprawdopodobniej 28 listopada w bloku energetycznym numer 3. Tego dnia Zaporska Elektrownia odłączyła blok od systemu energetycznego kraju, co wywołało problemy z dostawami prądu. Zaporoska Elektrownia Atomowa to największy tego typu obiekt w Europie, składa się z 6 reaktorów jądrowych.